ale boli. Ale boli, ale X boli, to ale boli. Y. Głowa. Głowa boli. Ta strzałka ale się boli, czyta to. To czytaj, ty czytaj. My się robimy. One, two. Możemy? Nie, no tak, poczekaj. No weź, nie będę przeczytać. No ale mam czytać to po prostu. Tak, bo to trzeba przeczytać treść przede wszystkim. No jedziemy. Możecie też zaśpiewać, jak macie. No. Ale boli, ale boli, ale boli. Ale boli, ale boli, ale boli. Głowa boli, noga boli. Ale boli, ale boli, boli, boli. Głowa boli, 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 boli. Ale boli, 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 boli. Już? Aha. Ale boli, ale boli, boli, boli. Głowa boli, łeb nie boli, wszystko boli. Funkcję bólowską, funkcją logiczną nazywamy dowolne odwzorowanie F, X, to T, Y, gdzie P? Jakie B? Przecież tu nic nie było B, to 0 i 1. X jest pod zbiorem B do potęgi N tej zaś, Y jest pod zbiorem B do M tej. Jeżeli funkcja bólowska jest określona dla każdego elementu zbioru B, tej, czyli X równe B do N tej, to nazywamy ją funkcją zupełną. Analogicznie, jeśli X jest właściwym podzbiorem B do N tej, to funkcja jest nazywana niezupełną lub też nie w pełni określoną. Liczba wszystkich N argumentowych funkcji zupełnych jest równa 2 do 2 do N tej. Funkcja bólowska jest matematycznym modelem układu kombinacyjnego. Układy tego typu są używane do budowy między innymi multiplexerów, mikroprocesorów do sterowania na przykład wyświetlaczami LED i w wielu innych urządzeniach elektronicznych. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każde niewłaściwe użycie funkcji bólowskiej może spowodować zapaść i krach na giełdzie. Bólowska. No i mikrofon się zepsuł. Ja cię! Jest matematycznym modelem układu kombinacyjnego. No nie dziwię się takie rzeczy, nie? W ogóle... Człowieku. Nazywamy dowolne odwzorowanie... Jest to! Unia, bo jest matematycznym modelem... Ale dół. Boring, a nie dół. Strasznie trudne. Multiplexerów. Jest pod zbiorem. No, nie umiem czytać jego. Multiplexerów, mikroprocesorów do sterowania na przykład się nazywa każdego elementu zbioru B do N. Masz coś z tego? No N to jest po prostu zmienna jakaś. Nie? A B? Też. No i że co, co to chodzi? Nie, B jest stałą. Powiedz swoimi słowami. Ja nie wiem, co to znaczy. Co? Ja nie wiem, jak to powiedzieć swoimi słowami. Ja tego nie rozumiem. Każdy co? No, normalnie, nie?